Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draku, widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight adepci. I dzisiaj jest ze mną Gosia. Jestem wszystkim. I dzisiaj sobie gramy Claudette Morel z trzema jej podstawowymi perkami. A Gosia powie, jakie to są perki? Tak, samoopieka, botanika i empatia. Czyli całkiem spoko perki, tylko że nie ma nic na uciekanie. Miejmy nadzieję, że zabójca przynajmniej, żeby nam się nie trafił dobry, a uciekać już się będzie nam dobrze. Bo to tak losuje, słuchajcie, że raz kurczę jest pierwsza ranga, raz 20, nie? Ja nie wiem. Tak. Porażka. Gosia oczywiście nie zresetowała swojej rangi, z tego też powodu ma 5. No ale... No niestety zapomniałam. Nemo. An. Łada, co? Nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem w ichniejszemu, ale tak. Gosia też się pytała tak właśnie przed nagraniem, na jakiej zasadzie mamy zrobić te nasze osiągnięcie? Czy Gosia tak, może uciec z szyny? Nie, czy mam pomóc Przemkowi, żeby on zrobił, czy oboje robimy? Tak, robimy oboje. To jest taka... Jak jesteśmy we dwójkę, no to robimy we dwójkę. O. Okej. Czyli mam ci nie pomagać. Nie, masz być egoistką. Ojej, to ja tak nie umiem. O, albo zrobić taką serię właśnie Dead by Daylight egoiści. I każdy sobie. Tylko wyobrażasz sobie teraz zawisnąć na haku? Nikt mnie nie ściągnie. Tylko no, czekać na randoma. No, na randoma, dokładnie. O kurde. No, może tylko, wiesz, właśnie zrobić, nie? Tylko gorzej jak random pierwszy zginie. To trudno. O, no i daj po prostu z deszczu pod rynnę. O, ale jesteśmy together. Słuchajcie, graliśmy sobie taki rozgrzewkowy przed chwilą i mieliśmy szkołę. Także no gorzej być chyba nie może. Ja przynoszę szczęście, wiecie. Najlepsze mapy, najlepsi killerzy tylko u mnie. nie będzie łatwo, mój drogi. Tak, mówię, zaproszę Gosię. Gosia, wiecie, wyrąbana w kosmos, potrafi grać w tę grę. A tu cyk. To pojechałeś? To był komplement, powinnaś dziękować. Jakaś wazelina tutaj widzę wjechała. Czekaj, teraz powiesz, czego chcesz. No dokładnie. Ja te sushi ci muszę w końcu wysłać. No dokładnie, właśnie u mnie widzowie pod tym rocznicowym odcinkiem pamiętają o tym sushi. Ja przypominam o tym sushi co jakiś czas, ale Przemek udaje, że nie pamięta. Teraz jak mi przypomnieli, słuchajcie, nie znasz dnia ani godziny, będzie wiesz, kurier dzwonił, spyszne.pl. Ja tylko tam wiesz, muszę ogarnąć, co tam ci kto dowozi. Ale byś się zdziwiła, co? No, zdziwiłabym się. Tylko polskiego obiadu nie będziesz robiła. No, dobra. Ja no w weekendy, słuchaj, jestem zawsze sama, bo nagrywam, to wiesz, to nie robię obiadów. Poczekaj, bo teraz... A weekend... Dowożą zawsze, bo tak się zastanawiam właśnie, tak, czy dowożą, tak. Czy dowożą. Zawsze, dowożą zawsze. Słuchajcie, jak Przemek mi wyszedł do sushi, to aż normalnie zrobię zdjęcie i wstawię gdzieś tam. I pokażę, że w końcu po roku Przemek... Przeterminowane, wiecie, o 7 miesięcy. Dokładnie. Ale będzie sushi. O, idzie coś. Co tu idzie? A ten do szafeczki. Myślałem, że też wejdziesz. Usłyszałem. Gdzie ty mi tu wlazłaś? Chciałam iść do szafki. Nie ma szafki. Geny rób ty. No co? To bo się słyszymy. No ja się skradam za tobą. Ty, a przecież ja zapomniałam, że ja sprintu nie mam. Ja też i tak mówię biegać. Ja się skradam. Nie wiem po co. Kto to jest w ogóle ty? Bo ja nie wiem. Nie wiem, ale mam nadzieję, że... W ogóle gdzie są jacyś jeszcze gracze? Dobra. Ej, halo koleżanko, Gena minęłaś. A tu? Faktycznie. Nie widziałam. Chyba jest dzwonek, ale... O, ktoś ma... Patrz, ma Tinky Winky na głowie. Antenkę ma faktycznie, widzę. A bo my mamy ten, empatię. A, no właśnie, bo mówię, dlaczego ja widzę. No. O, patrz, jeszcze jedna koleżanka się znalazła. No, ale to ma miejsce, idź go zdejmij. Ona niech go zdejmie, to randomo zdejmują. No, właśnie to nie mówię, nie? Aha, dobrze, bo tak... Patrzysz na mnie! Nie, nie patrzę na ciebie. A na górze gdzieś tam. Dalej nie wiem, wydaje mi się, że dzwonek, ale... Tak, dzwonek. Tak, dobra, bo też słyszałem teraz dźwięk. Ale... Bo tak to nie słyszałem. Fajnie wygląda ta aureolka nad jej główką. Daj spokój. Jak właśnie ten, Teletubbies. 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 Ej, no, ja mam wrażenie, że my robimy tę grę teraz. I on to lubił i to oglądał i to było straszne. Teletubisie? Ja generalnie tak. Też to oglądałem, jak byłem mały. Tylko ja bardziej wolałem chyba, nie wiem, jedyneczkę. Jedyneczka, jedyneczka. Jeszcze jedna była taka dziwna bajka. Banka, tak. Boże, ale to była dziwna, czekaj. Makapaka tam była. Makapaka. Nie, ja nie oglądałem Makapaki, to było dziwne. Jezu, ta bajka była tak dziwna, nie? A on to tak lubił w ogóle. Ja lubiłem też, poczekaj jak się nazywa ta bajka, teraz nie pamiętam, ona na TVN nie leciała, o takim kolesiu, który, takim dzieciaczku, który jeździł pociągiem. Nie pamiętam jak to się nazywało. What the fuck, dlaczego ty się puściłeś, ty? No wiecie co, no, i tak właśnie można liczyć na randomów, nie? Przecież tak. Wszyscy dobrze wiemy, że zawsze to jest wina randomów. Każdy przegrany mecz to jest wina randomów. Wszyscy dobrze wiedzą. Każdy, always, zawsze. Oczywiście, że tak. Tutaj nasze umiejętności nie mają kompletnie znaczenia, po prostu zawsze wina randomu. Czyli wnioskując... To już się wszyscy powinni nauczyć. Musimy znaleźć sobie kogoś czwartego. Mhm. Kurczę, blaszka. Robimy casting! Tylko... Ej, nie. Tylko nie youtuber, bo jak będziemy się nagrywać 4 odcinki, to nie, ja nie możecie być youtuberem. CV proszę wysyłać pod komentarzami. Tak, bo my jak nagrywamy DBD i Identity w jeden dzień, to kurczę powiem wam, że to kilka godzin. O, tak, tam się koniec. Nam się zawsze schodzi. No. Ten na górze jest zrobiony? Właśnie nie, no Gosia, tylko my robimy generatory przecież. No w sumie. Idę popilnuję, zobaczę jak tam sobie radzisz. Ale to jest pojedynczy. Wiem, ale może skrzynkę tu znajdę. No nie jest zrobione. No to, o, ja będę asekurował, a ty ciśnij tam. No ale czemu tamten się puścił, kurczę? No bo nikt po niego nie szedł, we trójkę szliśmy do jednego gena. No ale to spokojnie, on dopiero zawisnął przecież, nie? No może wiesz, mama wgowała albo się kupę musiał. Może. Problemy są różne. O proszę, patrzcie jak sobie radzi. Dobrze, no. Idę stąd. I zrób gena. Ej, no czujesz jak naprawdę byśmy zrobili sami w piątkę, znaczy w piątkę, sami 5 genów. W piątkę, ty to kurczę. O, idę uleczyć koleżankę. O nie, totem, wolę totem jednak, więcej punktów za niego dostanę. Oczywiście przecież. Farmiarz jeden. O nie, oni się tu gonią, idźcie psik mi stąd. No ale powiem ci, że dość dobrze się gonią, czyli on nie jest jakiś dobry, tylko tamten się puścił. Nie puszczamy się, moi drodzy, w grze. I w życiu realnym też nie, chyba no też lubi. Nie, bardziej. O dobra, a to zrobiony gen. Bo tak, mówię, że tak naprawdę Gosia, my tego dzwonka jeszcze nie widzieliśmy. No nie, ja go nie widziałam, ja tylko gdzieś z daleka mi się wydawało, że mi przemknął. On idzie do mnie? Nie, on idzie się ku nas, bo my się leczymy. Znaczy, nie, on jest koło mnie, no i mnie zabloczył! No pięknie, no! I jak ty zrobisz tego gena, no? Ej, tam jest końcówka gena na tej górze. To nie idę. Ja teraz tam nie trafię. Jak nie? Ja tu nie wiem, czy są... O dobra, trafiłem. No, tak tam końcóweczka. Pierwszy raz jak ta mapa wyszła i trzeba było to osiągnięcie zrobić na tego gena i w ogóle trafić nie mogłem. W ogóle. On mnie goni. A kopnął tego gena? O fuck, wyszedł i po mnie. O, no, ej, to ona chyba słyszy nas, ta dziewczynka, bo ta Megan tu przyszła i go zrobiła. A, no to dobrze. Kogoś, ja nie puszczaj się, pamiętaj. Ja się nie puszczam. O Boże, rozbijam się, o szafki leżę. Nie mam nic na uciekanie, no kurczę. O, mam nadzieję, że ja idę po ciebie, a że koleżanka Megan zrobi jakiś generator przez ten czas. A i w ogóle tak, widzicie jakie mam ładne wdzianko? To jest właśnie te... Piękna! O no, Przemek, chodź. Przemek, chodź. Prawie się wyłączyłam. No, idę. Ciekawe, z której strony on wyjdzie. Jestem blisko, jak coś. Schowam się tu. No, on wie, że jak wychodzi jest dużo szybszy, a ja nie mam nic na uciekanie, nie? Kompletnie. Nie widział mnie. Hola, hello, my friend. My nie mamy ani brołed, ani nic. Leczyć się, czy uciekać? Co robimy? Uciekamy, nie? To idę pierwszy. Idę pierwszy, jeb Gosia. On poszedł tu właśnie w prawo. Gdzie? No właśnie tam poszedł. Tutaj? No teraz już nie wiem gdzie poszedł, ale w tą stronę skręcił, bo jak szedłem to właśnie ja tu się chowałem. Mhm. Aha. O, słyszę go. Dobra. W ogóle wiesz jak jestem bąbel głupi? Aaaa! Przepraszam. No i znowu ja, no halo, dlaczego tu nie ma żadnych palet na tej mapie? Co tu się podziało? Ja się ani razu jeszcze z nim nie gadam. O, to jest dzwonek, słuchajcie, to jest dzwonek w swoim naturalnym środowisku. Pierwszy raz go widzę dzisiaj. Może pomogę i wiecie, polatam za nimi, coś tam może sobie zrobią. Jakąś krzywdę. Leżę. No ja nie mam nic na uciekanie, to jest nieporozumienie, słuchajcie, tak się nie da gadać. Takie zadanie wymyśliłem, widzicie, to jest bardzo ciężka seria. A wiesz jaka będzie, znaczy seria, no. Wieki odcinek będzie najgorszy. Ona ma sprint, szczerze powiedziawszy. Ja wiem na który odcinek cię jeszcze zaproszę. No. No, zgadnij. Z Davidem. Tak. Nie. Nie. Nie, to będzie złe. To będzie bardzo złe. W którą stronę poszedł dzwonek? Moje prawo i on tu jest, obok mnie. Łazi tutaj koło mnie. O, tu jest też Megan. Megan, czemu tych generatorów nie robisz? No tak, właśnie. Zaproszę cię na odcinek z Davidem. Nie, nie. Ja nie chcę. Słuchajcie, nie, tamto myślę, że będzie z 5 meczów w jednym odcinku. No. Znaczy generalnie to nie jest tak, bo czasami też bardzo rzadko się zdarza, że generalnie da się uciec właśnie Davidem z tym perkiem. Ale bardzo rzadko. W sumie to generalnie nie gram nigdy, chyba że w archiwach było też takie zadanie. Cześć Zwanuś! Patrz, paletą go jeszcze rąbłem! Chyba chciał się tak zrobić. Ale ty wziąłeś, jak ja wyglądanie jedynie było. No weź psik mi stąd precz. Czemu ja was słyszę? Bo tu biegamy sobie. Tam, dobra. Idę szukać kogoś gena, no. To tu właśnie gdzie biegam, to jest. Co? Jest, robię z tą. Z Meganką. To róbcie może osiągnąć. Ale mnie w plecy uderzył! O, no idzie. No to świknął. A w ogóle nikt nie robi totemów, nie? A on pewnie będzie miał na leda. Zrobiłem. Jednego. Widzę chyba. Jednego, ale wolę tego gena skończyć najpierw. Krążę na okrągło, jestem jak. Dobra, krążownik. Krążownik w. O, i tu też była paleta, tylko nie spuściłem mu jej na twarz. Jesteś. Wiesz co zdążymy zrobić z tego gena? A wiesz, że Noeda ma na pewno. Mhm, wiem. Kurde, ale to jest właśnie na tej mapie znaleźć. To jest, oje. O. Jeszcze przy bramie jestem! Otwórz mi ją, otwórz mi ją! I nie kam, i nie kam. Bo generalnie powiem wam, że zanosi się na to, że... Uciekniemy? No, Gosia realistka, dawaj. Okay, pan jest koło mnie. Jak to oceniasz? Koleżanka otwiera tą drugą bramę. Domyślam się. Wiesz co jest jeszcze przykre? Że nie mamy adrenaliny. Przynajmniej ja. Właśnie. O, nie mów, że ucieknie. Halo, ja robię tu osiągnięcie z Gosią. No i uciekła. No chyba nie. No nic, ja ciebie ściągnę. I leć. O, mówiłam, że ma doleta. Uciekaj. Nie ucieknę. Och, fuck mi cię. Nazwa, nie? W ogóle, co to ma być? Czy no to mogło być do wygrania teoretycznie, bo... Oczywiście, ale gdyby tamten się nie wypuścił, bo byśmy już dawno mieli geny zrobione. Ojoj, co, Jezu, co tu się mi stało? W ogóle, lol, widzicie tego baga? Jak ja lecę gdzieś... Ej, Gosia, wiszę pod... Jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak to nazwać. Co? No, wiszę nie na haku, tylko wiszę pod sufitem na tym. Jak się nazywa? Takie... Pod łukiem? Tak, w takiej dziurze w ścianie jestem. Mhm. Aha, więc generalnie Dead by Daylight. Dzień dobry, pozdrawiamy. No, niestety. No cóż, graliśmy w trójkę. Tak naprawdę, do tego ten Noed. Czy generalnie meczek był... O, Gosia umarła. Grało się super, bo... no, gdyby się nie puścił, byśmy na pewno wygrali. No, prawda. Mówi się trudno. Widzę te twoje miny, nie? Tak, 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 pozdrawiamy moje miny. A gdzie są wątróbki? Wątróbek nie było. Właśnie, w ogóle zapraszam was wszystkich na mojego Instagrama Dracusiaki, na grupę facebookową Mugule Dracusia. Zapomniałem oczywiście, dziękuję Gosiu. 17 ranga, ty. Ale nas zjechał. No dobrze, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Grała cię z mną Gosia. Ten mecz? No, wyszedł taki długi. No co ty? No tak wyszło. Okej. Okay. Gosia, wiecie, mało czasu antenowego jeszcze by chciała. Nie, ale bo ja się nie usatysfakcjonowała, bo nie weszliśmy. No. No dobrze, to w takim razie widzimy się w następnym meczu. Tak. Dobrze. I mamy złomowisko Auto Heaven. Jakaś normalna mapa, słuchajcie. Tak, trudno. Ja jestem nieusatysfakcjonowana, musimy wyjść z tego meczu. Dobrze, ja wziąłem, słuchajcie, mapę, Gosia wzięła klucz, tak żebyśmy mieli jeszcze większe szanse. Tak. I szukamy generatora i szukamy i uciekniemy i damy radę, słuchajcie, tak. Stwierdziłem, dobra, zagramy jeszcze jeden mecz, mówię, dla Gosi wszystko, bo Gosia musi uciec przecież. I w sumie niech tak będzie. Niszczę totem. Robię totem. Ja, o! Ej, słuchajcie, udziela mi się totemy od Przemka. No, nie dość, że punkty, to jeszcze, wiecie, no edów nie będzie. O kurde, no. Skłomnie. Kat jest! No co ty? No. No mówiłam, wszystko co najlepsze u mnie, słuchajcie, ja przynoszę szczęście. Takie szczęście, to dziękuję bardzo, kurde. To już wiem, dlaczego ten rok był taki beznadziejny, ten korona wybuch. Czego słyszę? Bo idzie do ciebie? No idzie do mnie. No co ty myślisz? To jest postać, która szuka innych postaci. Szuka kumpli, chce się przytulać, wiesz. Mhm. No, tak zwykle Gosia pierwsza. Myślałam, że ciebie goni. Nie no, ja nie powiedziałem, że mnie gonię, powiedziałem, że go widzę. A zniszczyłaś ten totem? Tak. Czy jest szansa, że on perków może nie mieć jakichś wyrąbanych w kosmos, no bo... Chociaż w sumie... Ej, kto mnie tu zabloczył? Nie wiem, z kim ty grasz w ogóle? Ja się podszedł pod nogi. Z randomami grasz. To prawda. A te randomy co nie robią w ogóle, halo? Ty widzisz ich? A nie, bo ty jesteś chora, tylko ciebie widzę. Ale powiem ci, że tak dosyć dobrze ci idzie. Nie leżę. Aha, to powiedziałem, co? No jak się uwziął, no? A w ogóle jest ruina, nie? Jakby co? Jest ruina? A faktycznie, nawet nie zwróciłem uwagi. A skąd wiedziałeś, że jest ruina? No bo jak wiesz, odeszłam od Gena, to widziałam, że jest skrzynia i mam, wiesz, po prawej stronie ikonkę. Tam jest ruina koło mnie! Widzę ją! Dobrze. O, jeden generator w ogóle już poszedł, ale słuchajcie, tempo. A i Gosia wisi, tak przydałoby się ją zdjąć, no. Prawda? Czekajcie, Przemo egoista czy Przemo altruista? Mam małą rolkę, więc jestem aniołkiem, więc jestem dobrym człowiekiem. No. Idzie do mnie kacik, więc... A idzie ktoś do ciebie oprócz mnie? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ty masz aureolkę? Tak. No to nie. Oka, kuka! Gosia, nie biorę cię. Mhm. Zginę do tego. Powiem ci, że troszkę lepiej się ganiałaś, ale widzę, że koleżanka po ciebie leci. No leci, ale coś się skrada ty w ogóle. Ładnie, ja będę miała stragla! No. A nie miałaś tego czasem? Rowa wykopanego mariańskiego? Nie. Dobra, tu jest ruina koło mnie. Tutaj. Oho, dobra. Właśnie on idzie do ciebie od razu. Idzie do ciebie. Też. No. O, poszedł na górkę. Poszedł w lewo, możesz się leczyć. Idzie do ciebie. On ma chyba wezwanie pielęgniarki, bo leci od razu do ciebie. Tak, już mnie ktoś wziął. Dobra. W ogóle czego ja kata widzę? O, cześć Olaf! No, bo by się obudziła. Mówiłam, że śpią. Dawno go nie słyszałem. No widzisz? I w ogóle też dzwonów dawno jakoś nie było. Były, zanim zaczęliśmy nagrywać. A, dobra. A poza tym dzisiaj sobota, nie niedziela, więc będzie mniej dzwonów. Kat tu jest! Ej. Ja idę tę ruinę zrobić. To zrób ruinę. Ej, ale on jest jakiś taki... Też nie do końca... widzi? No nie, tylko kurde, nie mamy nic na uciekanie, nie? Żeby było cokolwiek, nie wiem, sprint, gipka, cokolwiek, to by było spoko, a tak? Cyk. Dobra, ruinka poszła. O! A ty zrobiłeś tam... Tak. No wiedziałem, że robisz ruinę, jak się przestraszyłem tego dźwięku. Dobra, szukam Gena jakiegoś. Tak, czyli mamy 3 totemy. O nie, on jeszcze wlazł mu w druta. Niestety. O, tu jest genik. A czemu ty grasz bez aureolek? Bo mam chyba tylko 2, to jest raz, a 2 to one mi się nie podobają, mówiłem ci, że ich nie wiem, właśnie, to jest taka kupa z tymi aureolkami. Dla mnie to jest tak... Nie, tylko tak kolekcjonersko sobie wzięłam. Ja też, znaczy generalnie zdobywam dla wszystkich postaci, ale no generalnie wolałbym, żeby były do fryzury, znaczy aureolka do każdej fryzury, jako dodatek po prostu. Tak, jako dodatek, jak zawieszki, tak, coś takiego. Jest, tak. A nie, że kurczę... A tak to wiesz, tu mam skina i co, taki zwykły ten beznadziejny wygląda. No... A jeszcze obsesją jestem. Ciekawe, czy Monoeda. Nie wiem. Kogo on goni? Mnie! Fucking shit, dupa Jasio. A ty tam z tą antenką biegasz, widzę. Chciałbym chyba jest jeszcze paleta. Dinki winki. Dipsy. La la. Uciekłem mu. Jezu, nie przypominaj mi. Gosia, ja nie mam apteczki. No. Faktycznie, ja też nie. Dobrze, że mam samoopiekę. No ale właśnie, że po co ci? Wiem, śmieszkałem. Czemu ty nie jesteś rana? Chciałem popodziwiać... Ach, dupa, ty nie masz antenki. Nie mam antenki. Jezu, jak się wystraszyłam. A tutaj ten, Jezus przyszedł do mnie. Jezus, Jesus? Chodź do mnie. No. Umiesz chodzić po wodzie? No ale dobra, kończymy genika. O! Dobre. Dobra. Ja się chowam. Jestem Claudette Morel, która jest w swoim naturalnym środowisku. O, widzę to tam. Gosia, co robię? Gosia się zaraziła ode mnie. To widzę czwarty. Nie no, bo są noedy, kurde, w każdym jednym meczu. Ja też gram zawsze z noedem, jak gram zabójcą. No, także... I teraz, słuchajcie, znaczy nie wiem w sumie, albo jeszcze nie było tych odcinków nowych, będę grał z perkami od Plaszki. To są, nie wiem w sumie dlaczego wcześniej z tym nie grałem, ale są zarąbiste. No. Chodzi ci o bloczenie genów. Tak, bloczenie genów. I też w sumie też jest spoko ten perk, jak właśnie jak na przykład kogoś trzasnę ze zwykłej broni, to... Zresztą krzyczy, jak jest coś w pobliżu, też jest spoko. No, no. Bo z ruiną teraz się nie opłaca grać tak naprawdę. No z ruiną tak średnio. Wtedy, jak była stara ruina i wtedy perk od plagi, to kurde byłby knockout. Uważaj, bo on tu idzie. O, idzie z tej strony, kuźwa. Jeszcze jeden generator, słuchajcie, jest znowu szansa, jest szansa. Czy damy radę? Damy radę! Idzie za mną, możesz lecieć jak zdjąć czy coś? Dobra. O, to nie ja. O, ale skończę generator. Gosia, masz adrenalinę? No gdzie mam adrenalinę? Tak, mam 5. Jesteś koło mnie. No widzę cię. Dalej goni, nie? Chodź tu! Jesus wlazł w krzaki. A to nie ty jesteś chora, Boże, przepraszam Gosia. Ej, zgubił mnie. To dobrze, może on taki też niekoniecznie. Ale, uwaga, 3, 2... Reklama. 1! Okej. Wszyscy tu jesteśmy. Tak, i chowaj się, Gosia. My, o, oni otwierają? A... O, czekaj, chodźmy, może wyleczymy. Aha. O, Gosia, my w ogóle mamy włas. Jest już włas, myślisz? No... Halo. Co? Dlaczego nie idzie otwierać bramy? Bo my do włazu mamy iść. Myślisz, że jest ten właz? Ale jesteśmy koło bramy, nie? To chyba dobrze byłoby ją otworzyć. Ważne, żebyśmy wyszli, nie? Tak, kucaj w trawę! Idzie. O, jest na górce, widziałem go. No, i otwieraj. Dupa. On jest za mną! Otwieram bramę. Halo, wszyscy byli i poszedł za mną, nie? What? Dobra, otwieram Gosia bramę jak coś. No. Biegnij w drugą stronę, koleżanko. Okej, tu nie będę jej otwierał do końca. Kurde, zabloczyłam się. Ej, nie wiem, idźcie po nią. Aha. Tam jest koleżanka, idź po nią. Ej, dlaczego ja, powiedz, dlaczego ja? Byli wszyscy... Porażka. Ale dobra, idziemy Gosia drużną. Nie ma, no, co? Otworzyć bramę, czy nie? Czy czekać jeszcze? Nie, na razie jeszcze nie, poczekaj, no. Będę drugi raz myślał. O, podstawia się koleżanka. Myślałam, ty, co ona robi? Dobra. Proszę widzisz mnie? Tu jestem, chodź do mnie koleżanko, uciekniemy. A, ale nie tak. Dobra, czekaj. On chyba... Otwieram bramę. No, okej. Okej. Co tu wlazł? Walnął mnie. Boże, teraz ja ucieknę! Dobra, uciekaj Gosia, uciekaj! Uciekajcie! Kurde, na ty? A ja jestem altruistą, bo ja mam aureolkę. O nie... Tylko ja umrę! Ej, to było bez sensu, że wszyscy byliśmy przy tej bramie, ja nie wiem, że oni kurde ani razu nie wisieli, ani nic, a tak... Czy bez sensu było to, że ja nie uciekłem, ja od razu mogłem uciec, skoro wiedziałem, że i tak ty jesteś w bramie, ja zrobiłem jakieś kółko dookoła skały. No ale dobra. Aha. No. Ale w każdym razie Gosia ma osiągnięcie. Ja też mam prawie osiągnięcie. O, jest mi smutno. To nagrywamy, słuchajcie, 3. mecz, żartuję. Ale Gosia jest usatysfakcjonowana? Nie. O nie. Nie. Dlatego zaproszę ją na odcinek Davidem. Będzie wesoło. Śmiesznie. Dobrze, mam nadzieję, że cię Gosia... Miał. I wezwanie, no faktycznie. Przeciążenie. No dobrze, słuchajcie. No generalnie prawie się nam wszystkim udało. Tylko mi się nie udało. Tak. Grała znowu Gosia. Byłam, papa. Był z wami ja, Dracusiek, pa, cześć.